Już i witam w kolejnym odcinku z Atomic Heart. I kochani, co my dzisiaj będziemy robić? No kontynuujemy sobie oczywiście poligony. I od razu na wstępie wam mówię, że odcinki, które będą teraz wrzucane, będą z miniaturą innego koloru. Ogólnie prosiliście mnie o to w komentarzach i stwierdziłem, że to w sumie nie jest głupi pomysł. Bo sam nie jestem osobą, która raczej lubi oglądać takie rzeczy, czy to na live'ach, czy to gdzie indziej. Ogólnie też dużo oglądam na YouTubie właśnie gameplay i tak dalej. Mega dużo. I właśnie stwierdziłem, że w sumie to nie jest głupi pomysł. Macie rację, nie każdy chce to oglądać. To i po prostu pominiemy to. Dobra, gdzie my dzisiaj idziemy? Poligon 9. Myślę, że w sumie to nie byłoby głupie. Polaryzator elektromagnetyczny do Gałacha. Myślę, że spoko. No i potem sobie oczywiście po poligonie 9 zrobimy rundkę. Myślę, że tędy. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy nam się jakiekolwiek poligony odblokują. Może nawet tędy gdzieś sobie przejdziemy. I może następny, albo jeszcze następny odcinek już wrócimy do fabuły głównej. Bo myślę, że aż tak to nie musimy robić tych wszystkich rzeczy popularnych. To jest bez przesady. Nie będę was aż tak zanudzał tym wszystkim. Dobra, musimy iść w tą stronę chyba, prawda? Prawda. No to lecimy, to lecimy. Mam nadzieję, że nie jest mikrofon za głośno. Trochę go odsunąłem, żeby nie męczyć was moim nudnym głosem. Ja to w sumie nagrywam o godzinie pierwszej nad ranem, czy w nocy nie nad ranem. Jest po 12 w sumie, to może i nad ranem. Wróciłem sobie z pracy o 23. Wziąłem się za robotę, o Jezu, wziąłem się za robotę, jeżeli chodzi o ten stolik cholerny pod tą drukarkę. No ja robię taki, w takich właśnie porach. W ogóle mi się najlepiej pracuje w nocy, naprawdę uwielbiam pracować w nocy. To jest coś absurdalnego tak naprawdę, ale najlepiej mi się pracuje w nocy. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej, to poranne godziny są dla mnie po prostu nie do wytrzymania. A że jeszcze mam problemy z oddychaniem w nocy, to się mega często nie wysypiam, więc śpię do późno, w ogóle uwielbiam spać. To jest coś, co uwielbiam. Wow! To jest coś, co uwielbiam robić. Ten ma dubstep chyba jakiś. On sobie to puszcza i chyba sobie tak walić nubem. No dobra. Gdzie my jesteśmy? Poligon 6. Tędy dojedziemy do poligonu 9, wsiadamy w samochód, skręcamy w prawo. Niech będzie. Ruski dubstep. Jest fajnie. Nie powiem, bo ogólnie przed tą sytuacją polityczną Rosji z Ukrainą powiem osobiście, że naprawdę często słuchałem tych różnych ruskich dubstepów i kawałków. Moc jest dziwna, aczkolwiek tak było. Bo niektóre na pewno są świetne. Był Russian Party, Kamas, czy co innego. Ja jestem dziwny, nie mam jakiegoś takiego określonego gustu muzycznego. Zazwyczaj słucham to, co mi wpadnie w ucho. Dobra, tutaj skręcamy w lewo. I w teorii jesteśmy. W teorii jesteśmy. To tylko czysta teoria. O, uwielbiam tą nutkę. Koniec już po tobie. To jest świetne. Aż się nie chcę odchodzić stąd. Aż się nie chcę stąd odchodzić. Kamery są włączone? Wow! Ciekawe. I w dół. One same wybuchają z siebie. Tam jest coś. Nie ma nic. Ale jest od cholery tych dziadostw organicznych. To mi się mniej podoba. O,
Gdzie? Wynocha mi stąd. Na ra 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 ra. Gleba. Ja muszę pamiętać, że mam na tej naszej kolejnej gwiazdeczce nowe rzeczy. Wow! To się łączy z zamrażaniem. To się łączy z zamrażaniem. To jest świetne, ta gwiazdka jest świetna. Teraz pytanie, gdzie my mamy wejść? Rozumiem, że na dachu, tak, jest pewnie lokalizator do tego wszystkiego. To już nie żyło. Tylko jak tam wejść? Co nas wiem. Nie, no naprawdę, jeżeli chodzi o Atomic Heart, też nie rób tak. No, skocz. Jeżeli chodzi o Atomic Heart, to ja już mam nawet przygotowaną recenzję. Naprawdę dla mnie to będzie po prostu gra roku. Nie wiem jeszcze jak z fabułą, ale już w tej chwili dla mnie to jest po prostu gra roku. Poligon 9. Kamery są wszystkie wyłączone, tylko właśnie czemu? Jastrząb 4. Tutaj ogólnie jest problem taki, że te kamery są wyłączone, czyli zapewne... No, dobra, wiem. Wiem, wiem. Pamiętacie, jak robiłem zwarcie wtedy na tym latającym gównie? No właśnie, było to samo. Było to samo. Ile was tu jest, dziady jedni? Rozumiem, że to jest jakiś problem. Że ty nie jesteś w górze, bo jesteś przywiązany. Do góry. Do dołu. Jak cię rozwalić? Hmm. Ja mam jeden sposób. No bo w sumie też. Apaj. Rakietę. No ale to chyba nie taki sposób. Ej, nie wiem. Do góry, do dołu. Do góry. No do góry. Do dołu. Myślę, jak to zrobić, nie wiem. Nie mamy chyba żadnego podpalania, jeżeli chodzi o moce. Jak myślicie, co tu trzeba zrobić? Ja sobie na pewno grę zapiszę. Tu jest wejście w dół. Mogę sobie w teorii wziąć szczogin, ale wydaje mi się, że tam trzeba zrobić co innego. Demontaż. O Jezu, ile padaki. Ile padaki tu jest. Tyle to ja tego nie chcę. Dobra, mroźne niech zostaną 3. A mi ogólnie zalecaliście, że jeżeli bardzo lubię elektryczność i tak dalej, to mogę sobie używać tych kartuszy. Znaczy tych wspomagaczy właśnie o tych. Ale ja będę zapominał o tym. Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu. No weź mi tak nie skarż dziwnie. Czemu tu jeszcze żadnego patcha nie było? Naprawdę, jedynym problemem tej gry są po prostu bugi. Nic więcej. Bo ogólnie gra jest świetna. Elementy właśnie typu rozgrywkowe i tak dalej ma świetne. Tylko no niestety bugi. Dużo, dużo bugów. 4 wystarczą. Wezmę sobie te 3 ogniste przy okazji. Coś tu były chyba na dole? Coś tu jest. Zrobimy sobie reloada pięknego. Gdzieś nam to posegreguje ładnie. Ja chciałbym już znaleźć nasz poligon. O, i nawet mam akurat kartusze, jeżeli chodzi o elektryczność. Świetnie. To prawda tylko 2, ale zawsze coś. To jest do demontażu, więc
miało. 58 starczy. Dobra. Spróbujmy ten kartusz ognisty, chociaż wątpię, żeby to o to chodziło. Naprawdę wątpię, żeby to o to chodziło. No właśnie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Wydaje mi się, że jednak to zejście tutaj to będzie dosyć ważne. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że będzie ważne. Kurde, przychodzisz. Nie przechodzisz. Dziadostwa dużo. Do góry, panowie i panie. Staniecie? Nie staniecie. Ej, to wąt parszywcu. Ja już nawet tych biokomponentów i tak dalej nie zbieram. Widzicie, że jest zmiana dla Shiro. Jest zmiana dla Shiro. Do góry, panowie i panie. Dobra. Ja muszę przestać tak reloadować te wszystkie bronie. Bo już tego nie muszę robić nawet. Gdzieś tutaj. Aha, dobra, kapuję. Żeby dostać się do naszego latającego cuśka. O, gdzie? Cuchnie, no nie myje się, to cuchnie. Nie myje się, to cuchnie. O nie. Dziadyga. Jeszcze żyjesz? Już nie. Już nie żyjesz, to były tylko dwie skrzynki. I całe to są chyba tylko jedną miejkę tytanu, aczkolwiek no mówię, ta rekinesa chyba mi najbardziej podchodzi. Nic innego w sumie tutaj nie potrzebuję, no mogę jeszcze, no z prądu w sumie używam. Czy z prądu używam, boże, prądu używam, nie z prądu. No i Shiro, Shiro, późna godzina, wybaczcie. Czasem mogę jakieś majaki walić. Tam już nic nie było, możemy śmiało iść. Możemy śmiało iść. Leczmy się. Mamy dużo tych potek. Myślę, że zamrażające będą dobre, nie? Bania. Ale z ciebie mogą być fajne rzeczorki. Na kapsułkę, pięć materiały. No trochę się je było. Czyli ciebie się opłaca lutować. Tam jest przejście jakieś i chyba jest nawet skrzynia. O matko. Już wiem, że to idzie tu, a to idzie jedno o tak. Jeszcze myślę. Rozumiem, że to tylko rzeczorki, tak? Nie wiem, czy my się z poligonem wyrobimy w jedną... Znaczy w jeden odcinek. Obawiam się, że cholerka może tak niestety nie wystarczyć. Dobra, to są kuleczki. Tu są kuleczki, tam też są kuleczki. Rozumiem, że te kuleczki będą nam potrzebne. Nie wiem, czy one są rozgrzewające, czy jakie. U, coś poleciało. Nawet nie wiem, gdzie ja mam to doprowadzić. Nie mam pojęcia zielonego. Zabawa piłkami. Dobra, tu rozgrzewamy to, okej. Nie wiem, czy miałem to w ten sposób robić. No ale cóż. Bo weź kulka. Dobra. No, gdzie ty wlatujesz? No. Kurwa, serio? Czy się utop? Ej, tu jesteś pod spodem. W sumie nie.
Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co się dzieje. Jest piłka i czemu ta piłka jeszcze nie jest tu, gdzie powinna być? To jest porąbane. No, wejdź. No ja nie chcę do wody skakać, imbecylu. Ja jej nie mogę wziąć. Pierdolę. O. Nadal dupa. No nie rób mi tego, nie. Ej, naprawdę zgubiłem się, jeżeli chodzi o ten fragment. Nie mam pojęcia, jak go zrobić. Bo tutaj dalszego momentu niestety nie widzę. Jak najbardziej da się zrobić to w ten sposób, ale... Nie wiem, mogę jeszcze jedną kulkę? Mogę. Będą zagadki z krowiej matki. Bo ty nie chcesz ssać. No właśnie, musimy najpierw to zrobić, ale ja nie mam jak tego zrobić, ponieważ... Tutaj cholera jasna. Nie wiem, czy twórcy to specjalnie zrobili, czy co. No to miałeś to zrobić. Dobrze, to nie wiem, da się zamrozić. Mam pomysł, tylko... Dobra, nie mam pomysłu. Jak znajdziemy coś do ulepszania, w sensie tą maszynkę do zmiany speli, to mam pomysł. Ale jest to wielkie. Kurwa, myślałem, że to będzie poligon, raz, dwa, trzy, chwila, moment, zrobimy. Widzę, że nie. Myślę, że będziemy pierdolić ze dwa odcinki. O Jezu, co bym zrobił. Percepcja już nie ta sama. Otwieramy. Ja się najpierw muszę rozejrzeć. Na razie tu widzę tylko same skrzynki. Dużo rzeczorków, ale co z tego? Kulnice, bla 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 bla. Tu jest wieże otwarte. I też zejście w dół. O! Toalety. Tam jest music. Przynajmniej jest music. Davik, cokolwiek, nic, zero, nul. Rozumiem, że to jest to zejście. Dobra. No tak, maszyny do ulepszenia nie widzę. Gdzie wziąć? Właśnie nie da się. Tu jeszcze jest jakieś wejście. Tu jest zablokowane. Nie jest jedna. Bramki są dwie. Wejść tu. O, tu wejdziemy. To tu nic nie ma. Tu też jest zamknięte. Rozumiem, że dopóki tego nie odpalimy, to możesz się pocałować w nos. A tu była skrzynia. Zastanawiam się. Zastanawiam się. To tak jakby te zamrażające jednak były potrzebne w jakiś sposób. Piłki nie możemy w tej chwili unieść. O, a jednak poszło. Tamta zniknęła. Dobra, na razie tamto olewamy. O. No weź. No weź. Może jednak i tamto możemy wziąć? Wiecie co, ja mam taką tendencję, że... Uczyłam do poruszania się w OSD. Może jednak nie powinienem tego robić w ten sposób. Ale on czasem to po prostu
Olewa. O. O. Dobra, prawie. To jest troszkę zbugowane. No. Olewa mi to, no bez jaj. No jaja po prostu. O, poszło. Dobra, nie jest źle. Te krzaczki usychają. Nie lubią ciepła. No tak, bo to były nawet robione krzaki specjalnie pod kosmos, żeby... pod kolonizację Księżyca. No ma problemy ta piłka. Kurwa, to trzeba trzymać. Tiro baranie. Tiro baranie. Ja pierdolę. Ale jestem upośledzony czasem. Tyle czasu odcinka, a Shiro dopiero zajaśnił. Rozumiem, że już zdechło, tak? Może i zdechło, ale nie, nie wszędzie. Tu są jeszcze jakieś. Nie wydaje się. No tak, no zobaczcie, tu mamy jeszcze jakieś niebieskie. Tych niebieskich się ruszyć nie da. No ale dobra, może w końcu nasz latawiec się odblokował. Żebym miał wyjść stąd, to by było fajnie. Zobaczymy, czy w tej chwili w jakiś sposób udało nam się to blokować. No i jak znaleźć wyjście, bo my w sumie tego wyjścia też tu nie znaleźliśmy. To było po tej stronie. I musiałem po nosie podrapać. No właśnie, my teraz stąd nie wyjdziemy. To wyjście mnie bardziej interesuje niż sam ten krzaczek. Czy tu gdzieś ominąłem? Nie. Gdzieś tu? Coś, cokolwiek? No nie. Mówię, najgorsze jest to, że ja tam wyjścia nie widziałem. To mnie martwi, cholercia. To mnie martwi. Bo tu się w teorii tych krzaków pozbyliśmy. Ale tutaj nadal nie ma. Tutaj wyjścia nadal nie ma. To zamknąć? Trochę logiki się człowiek gubi. I teraz chyba tutaj musimy dokładniej wejść. Może coś się tutaj odblokowało. O właśnie, tu nas chyba nie było. No byliśmy. Jakąś skrzynię zostawiłem, ale nawet mi się nie chce po nią wracać. Tu nas nie było chyba. Właśnie, tu... tu nas nie było. Tu już jest woda. Tu już się polimer skończył. Nawet daszować nie możemy. Dobra, czy udało nam się uwolnić naszego ptaszka? Jakkolwiek to zabrzmiało. Ptaszek uwolniony? No właśnie nie. Weź się uspokój. Czemu ptaszek się nie uwolnił? No jaja chyba jakieś, prawda? Leć! I co, coś jeszcze nie zrobiliśmy? Czyli wracamy! Oh shit, here we go again! Oh shit, here we go again, ale naprawdę nie wiem, co tu trzeba zrobić. Chyba, że teraz się nam odblokowało tamto. To wątpię.
Ale po coś to cholera jest, prawda? Tylko piłki porozwalały. Może jeszcze czegoś tu nie wróciłem. Coś jeszcze jest? Jeszcze bardziej? Ale to się niczym chyba nie różni. Tu jest jedna. Innych nie ma. Nie wiem, ja tych piłek mogę tam powrócić sporo, ale... Ale co mi to da? Co mi to cholera da? Kurde, blaszka, flaszka. No nie wiem, tutaj trzeba to jeszcze bardziej? Ale ja nie widzę, żeby to cokolwiek dało. No pali się. Fakt faktem pali się, ale co to daje? Jeszcze jedno damy. Nauczyłem się obsługi kulek, to przynajmniej to. Dobra, damy jeszcze jedną, to zobaczymy, czy coś się stanie. To się paliło wcześniej? Tutaj to widziałem, że się paliło, ale to... Kurde, nie wiem. Weź, proszę. Nie wiem, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, udało się. Faktycznie o to chodziło. Jeszcze mogę jedną wrzucić? Jeszcze mogę. Jeszcze możesz, jeszcze musisz. Urwiesz od internetu kabel. Ała, 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 gorąco. Ja muszę zrobić taki wybuch wszędzie? Bo to się pali. Wszędzie się pali, wszystko się pali. Nie, no rozumiem, że w sumie zrobiliśmy chyba robotę, tak? No pali się. Mi się nie odblokowało. Kolejny raz tu lecę. Kolejny raz nie będzie działać. To się wkurwie. To się wkurwie, naprawdę się wkurwie. Ile można? To już mi się zaczyna mniej podobać. Znaczy, ma to jakiś swój urok, nie powiem, że nie, ale... Ale czas odcinka! Czy już? Jest, działa, dobra. Wypaliło się dziadostwo. Kamery, rozumiem, że wróciły do swojego pierwotnego stanu, tak. Tylko teraz pytanie, gdzie... A, tu było. Teraz się nie boję. No, coś jest? Coś tam było. Dobra, udało mi się chyba uruchomić kamerę. Z tego, co widzę. To prawda, zajęło mi to pół godziny. Ale jest, ale jest. Działa, działa, na chuj drążyć temat. No, nie wchodź na to. Dobra, poligon. To nie ta kamera. A może i ta? Coś włączyłem.
Coś włączyłem, tylko nie wiem co. No patrzcie, tej kamery nie mogę kliknąć na przykład. Tą mogę. Tą mogę, a tej już nie mogę. Ej, ale nie widać nas. A nie ma nas. Pity. Dobra, no chyba włączyliśmy. No i co? Pios kruchu, rozumiem. Ej, no teraz coś nie rozumiem. A to tu było, dobra, przepraszam. Wyjaśniło się, no dobra, mam 15 minut na poligon. Zajebiście. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Polataj sobie dysku. No i te poligony czasem są naprawdę porąbane. W sensie, przynajmniej dostanie się do nich jest porąbane. Tak jak tutaj się jeszcze dało ogarnąć, ale nie wiem, gdzie my znajdziemy to ciasko tamtego poligonu przy misji głównej, bo tamten poligon również chciałbym zaliczyć. Czego myślę, że jest po drodze. Myślałem, że zrobimy jeszcze sobie rundkę pojazdem, ale chyba jednak nie zdążymy. Chyba jednak nie zdążymy. O! Dzisiaj się rozstaniemy. Ostatnia niedziela. Polski klimat. Muzyka w windzie. Ile można jechać w dół? Kałasznikow. Mój przyjacielu, jedyny zaufany. Jesteśmy w poligonie. Kurde, udało się. Obawiam się, że jednak to nie będzie takie proste. Jestem pewny, że to nie będzie takie proste. Zapis gry. Zapisywanie danych. Dobra, tu nic nie ma. Tu są jakieś skrzynie. Tego nie możemy podnieść. Skrzynki nadal będę brał. Skrzynki to jest coś. Nie zawsze to działa doskonale, ale okej. Dobra. Widzę, że znów mamy problem z tym samym, prawda? Tak. Yes. Naprawdę mogliby sobie to odpuścić. Ja wiem, że oni nas zmuszają w ten sposób do używania tego major. Wszystkiego. Nie chciałem tego. Znów musimy ten cholerny polimer sobie wziąć. Zainstaluj. Na Q. Bo wiecie, no dobra, spoko, nawalamy pyk i działa, tak? I to będzie cały czas teraz przewodzić energię. No właśnie, ale czy to jest potrzebne? Czy to jest potrzebne, tego już nie wiem. A zobaczcie, że nasz agent nic nie powiedział. To kolejna baza, bla 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 bla. Nic a nic. Bałem się, że tutaj będziemy chyba więcej kortów elektryczności. Ja tej elektryczności tak zbyt nie lubię. Przynajmniej nie lubię w sensie w zagadkach. Kulka do zbagowania. O Jezu, może się wyrobimy w 15 minut. Czekajcie, poobserwujmy sobie, jak wygląda w ogóle cały ten schemat tutaj. Czy mamy coś na dole? Coś tam jest. Czy możemy tu skoczyć? Możemy tu skoczyć. Tu jest coś w środku. Wow, ej! Co się stało? No dobra, nie żyję, ale czemu? Ej! Nie wiedziałem, że mamy jakiś tam tlen, czy nie możemy w ogóle podskoczyć tam niżej. To znów nie mamy tego. No Jezu, w sumie polimerowy znów odbierz. Zainstaluj na kół. Zapisz grę. Zapisywanie danych. O matko bosko, często chostko i znów muszę to zbierać. Kurwa.
No dobra, już nawet nie będę mam jakiegoś tam szybkiego cięcia robił, bo to jest zbytnie tak nie ma sensu. Co najwyżej może będzie jakiś dłuższy odcinek. Tyk. No. Dobra, z pewnością nie idę na razie w dół. Chwileczkę na szybko. Tego nie weźmiemy. Dobra. Kulka jest tu. Mogę jedną stamtąd wziąć. Aha, to było szybkie. To było szybkie, ale ja bym wolał jednak jeszcze tą kulkę jedną ściągnąć. Nie wiem czy... A, twórcy się zabezpieczyli tym razem. O, już nie ma cheatów. A jakbym na przykład zrobił to w ten sposób. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek fizyka tej, grze. Wątpię. Ale spróbujmy. Ojej, nie, wracaj. Do mnie, moja desko. O, niestety. Uj, to może być jednak dłuższe. Rozumiem, że to będzie bardziej skomplikowane i raczej będzie się działo na jednej płaszczyźnie. O nie. To ja pójdę chyba po save'a. Znając życie się zabije. Nie powiem, nie podoba mi się to. Jakoś mi się to bardzo nie podoba. Już byliśmy. Nie, no ja jestem pewny, że ja zginę, ale ja pójdę po tego save'a. Wiem, że mnie przeklinacie teraz, ale no, no co mam zrobić, no boję się trochę zginąć teraz. A, to se kurwa zrobiłeś save'a. To se shira zrobiłeś save'a. Druga jest na górze. Ej, czy to to było tutaj? Nie, chyba. A, tu lasery są, dobra, nieważne, nie było tematu. To były lasery. A jak głupiutki myślałem, że... Wow. Jak głupiutki myślałem, że... Tam było co innego. Czy ja wyłączyłem te lasery? Coś włączam tutaj. Tylko co? Na górze na pewno też jest jedno. O, przestań się... Co ty robisz? Co ty robisz, panie? Tu nic nie ma. Jeszcze jedno może być... Tu wejścia nie ma. Nie wiem, jak otworzymy to tutaj? No w sumie to nie było głupie. Tylko tutaj i tak tego nie zrobimy. Twórcy dziady jedne zabezpieczyli. To idzie do... bla 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 bla. Dam to dopiero, to nie. Co mi to dało? Że mam i tu. Wiem! Jezu, jestem głupi. Ogarnąłem, ogarnąłem. Nie krzyczcie, nie krzyczcie. Nie krzyczcie. Patrzcie, to jest tak i tak. Wiem, że krzyczyliście do monitorów, ale... No cóż. Pamiętajcie, że nagrałem to o 1:40. Mam prawo lamić. Mam prawo lamić. Tynia. Dobra. 1:40 to nie jest dobry czas na nagrywki. Pracownia eksperymentalna ma za zadanie opracować zamknięty,
samoczyszczący system testowania minimalnej ilości tlenu, niezbędnej w sercu mieszkania. Tego rodzaju testy mają umożliwić zapewnienie obywatelom ZSRR długoterminowych schronów na wypadek zniszczenia ekosystemu ziemskiego wskutek katastrofy naturalnej lub wywołanej przez człowieka. To mu ty nie chcesz tu wejść. No bez jaj, czy ja tam mam wejść na górę? No to by wyglądało. No ta drabina nie może być tu przypadkowo. Czekajcie, bo jestem chyba jakaś lama dzisiaj, naprawdę totalna. Ja czegoś nie widzę. Bo nie rozumiem, co by miało mi to tutaj to dać. Nie wiem, czy my mamy się jakoś dostać tam. Być może. Kurwa przycisk, Jezus Maria, naprawdę, Shiro. Shiro, no nie. Co ty robisz, chłopie? I teraz możemy to zabrać. No to teraz się robi proste. Nie wiem, czy ja tego nie wytnę jeszcze. Serio chyba to wytnę. Bo już się poddałem. Ja już wam osobiście powiem, że się poddałem. Nawet sejwik jest. Zapisywanie danych. Kurwa, blusz! Nie blusz! Tylko nie blusz! O, to na ciebie działa mocno. To na ciebie bardzo działa mocno. Nie mamy sposób na bluszcza. O! Jeszcze żebyś się dotrafił! Blusz nie lubi bazuki. Definitywnie jej nie lubisz, dziadu jeden. Dobrze, nie lub. Dobra, tylko tak, teraz problem jest taki, że nie wiem co dalej. Do góry. Tyk. Proszę, nie kolorki. Tyk. Rozumiem, że to była celowa robota, żeby Shiro nie mógł sobie szybko uciec. Tam już nic nie ma. Srebro jest nasze. Ulepszenie do Dominatora. Miło. Chyba z tym brązowym dłużej mi się zeszło niż z tym srebrnym. Dobra. Ale bluszcza się teoretycznie nie spodziewałem. Praktycznie też nie. Tu nic. Wow, Jezu, myślałem, że mi się to na łeb zaraz wywali. Dobra, rozumiem, że tak, to się wyciąga wtedy. A jak to włożymy tu? Coś się stanie? Nie stanie. Dobra. Ja wam to popnę, na pewno wam to popnę.
Zrobię chyba z tego jeden odcinek, ale... Co dalej? Kurwa. No weź traf tym, jak człowiek. No właśnie, tu się wtedy to odpala. A skąd wziąć kolejną kulkę, to ja nie mam pojęcia. Jedna jest chyba tam, leżąca. 2000 years later. To nie działa tak, jak myślałem. Dobra, ogarnąłem. Zero użył mózgu, kochani. Nie zauważyłem tego, serio. Nie zauważyłem tego, dlatego myślę, że lepiej będzie, jak ja to dokończę w następnym odcinku, bo jednak już jest późno. A wy też nie chcecie pewnie takich lam oglądać, tylko chcecie obejrzeć normalny gameplay. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak to nie filmu, gra dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się bardzo mocno i nie puszczajcie. Hehehehe. Czekajcie, albo... Dobra, dla wytrwałych spróbuję jeszcze te 4 minuty, spróbuję. Zobaczymy, ile osób zostało na odcinku. Powiedzcie mi, że to jest koniec. Koniec. Dobra, skończyłem to, kochani. Skończyłem. Użyłem Braina i jakoś to poszło. W następnym odcinku wracamy już do misji głównej, tak więc jeszcze raz, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej.